język, zęby, mózg tu jest nawet! A weź to dłuż razem! No, o Boże, święty! Co to jest? Kozy, no to tak? Jak zwykle wyjazdowy challenge dla gadu. No cóż, niebanalne, twórcze, kreatywne. Nie, dobra, muszę sobie naleć. Nie? Ty może serce sobie naleć. Jak się powiedziało A, kurczaka kupię, to trzeba powiedzieć B. Idź na całość. Chyba trzeba więcej coli. Chyba tak. Chciałeś? Teraz byś się zjadłeś. Dobre? Język nie jest taki zły. Ucha ja bym nie. Ale to twój wybór. Może być jak guma do życia. To by było dobrze, kurczę. A w konsystencji, nie w smaku. To jest ucho. Smacznego. Ucho, proszę państwa. Czyli w te albo we w te. Tak. Jak chcesz? Obczaj na to, obczaj na to. Który dzisiaj mamy? Ja tak samo, ja już wiem, że nawet kurczę nie. 4 lipca. 4 lipca, zapamiętajcie co datę. Więcej nie dotknę mięsa. Samir, Albania, 9 dzień podróży. Dzisiaj w planie plażowania. Nic nie robimy, tylko się obijamy. W końcu, nareszcie, w końcu jesteśmy na wakacjach. Trzeba kiedyś złapać kolory, nie? Więc idziemy szukać rajskiej plaży. Trafiłam do raju. Co ty, dziadia, główkujesz? Nad czym myślisz? Nad życiem, stary człowiek i Boże. To właśnie tu, o tych możliwościach. I zmienisz coś po powrocie? Pierdolisz te piany w końcu? Nie, zapuszczam włosy. Dziadia, wprowadzi zmianę w swoim życiu? No właśnie powiedziałem. Ale teraz bez żartów. A nie, no coś na pewno zrobi. Ale coś na pewno zrobi, stary. Ty musisz podjąć decyzję tutaj i musisz w nią uwierzyć, to wtedy to zrobisz, a nie coś tam zrobić. O, widzisz, Agnieszka na przykład, nie wiem, czy wyjdzie za mnie, czy nie wyjdzie. No i wiesz, ja jestem w kropce. Bo widzisz, bo ty za dużo romansujesz. Jak ja tylko z Agnieszką. Jakbyś tak nie romansował w te i we w te, to może ona byłaby bardziej chętna. Ale jak to? Tak. Ale dupeczkę wyrwałem. Cieszy mnie, nie, ta zad! Wrócić! Paski, synit, my twiura, ta z my gro, a innit martura. Dasz ruera. Pogadaj, nie gabaryjesz po ruski, nie rozumieją. Podrap się po nosie. No, nareszcie, na to czekamy. Czy nie rozumiesz? Możesz... Rozgadał się, uważaj, bo zaraz się przeciąży. Pytam, jak się czujesz. Tak się czuję. Dziadia, ty wyglądasz teraz jak taki wygodniały zwierz. Co sobie wie? Uff. A czemu głowy nie weźmiesz? Głowy jakieś. Nie jestem tak skory. Arci, proszę, teraz ty odpowiedz na to pytanie o wspomnienie swoje najlepsze, takie z całego życia. Ja nie mam takiego. No nie chciałbyś sobie przypomnieć, jako pierdzieliłeś. A jak musisz wybrać, której z całego swojego życia? Ostatnie 7 minut. A can you repeat this? Hala bardzo kliniczka francuskiego. And do you have something like this in Albanian language? We have some, but it's very difficult. Okay, can you tell? You try, man. Yeah, he will be repeat after yeah, you. I'm repeat. Kupamy kapa. Pam. Sorry. Pam, a yeah. Dzadzia. His name? Dzadzia. Dzadzia. He's older man in my group, in my team. He is singer. Yes. Co? Wino. I zapytasz, że jesteś singlem. No właśnie, tak się Ajajaj. Chyba stresa miał. A on się nie rusza tak? Nie, on się w ogóle nie rusza, nie ma się kompletnie czego bać. On się sam boi bardziej. O, syczy. O Boże, jakie on ma łapsy.
tutaj dzisiaj śpimy. Grecja w końcu. I co? I pod samym Olimpem. Jutro wchodzimy, wybijamy. Kochanie, odbiegnie za mną. Dobra, chciałam tylko nakręcić. Słuchajcie, jest, nie wiem, który dzień podróży, bo już zgubiłam rachubę, ale dzisiaj mieliśmy wchodzić na Olimp i co? I nawaliła nam fura, niestety za duże obciążenie, za dużo ludzi, za słaby samochód. Nie daliśmy rady. Ale pan nas teraz ratuje i teraz pytanie, czy tylko po górze, czy po całym tripie? No ale przecież trzeba jakoś wrócić. Haben Sie vielleicht Adresse für gute Mechanik? Ty Aniu, to podobno twój pierwszy wschód słońca. Tak. Jak wrażenia? Na razie jestem skupiona na dymiącym się silniku. Słuchajcie, popsuł się samochód. Poprosiłem teraz lokalnego ziomka, żeby nas zawiózł do mechanika. I już jesteśmy praktycznie i taka tylko jedna szybka puenta, że nie wiem co się wydarzy. Nie wiem czy auta nie będzie trzeba lawetować do Polski z samej Grecji. Ale jestem przeszczęśliwy, bo żyję, oddycham. No i uczę się teraz, bo działam i muszę rozwiązać ten problem, a wy będziecie tego świadkami razem z nami. Jesteśmy, dojechaliśmy do celu. Biare! O! Będziu! Dobrzy są. Możemy do pierdolić, no. Będzie żył? Gościu mówi, że musimy poczekać. Wymienił niby wszystko, ale sprawdza, czy teraz nic nie wyjdzie z niego. I czy inne rzeczy nam nie uszkoda, bo pokazałem mu, że ty, Polonia, Polska, Polako. Ale co jest najlepsze, że nigdy się nie bójcie komunikować z ludźmi. Jak musiałem mu powiedzieć o przyczynie, co się stało, to mówię tak. Jak jest góra po grecku? Nie wiem. Więc tak. Olimp. I zaczaił. Zobaczcie, to jest przyczyna naszej awarii. On za bardzo go piłował. No. Znaczy piłował. To nie wina kierowcy, no po prostu jechał za moc, za bardzo na pierwszym biegu, pierwszym, drugim. Silnik za bardzo się rozgrzał, płyn się zagotował i po prostu rura pękła pod tym drogą. To chyba jest dobry znak. Zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że lewetą ściągamy samochód i że 6 osób dzisiaj wraca do Polski. I żeby pogadał z grupą i ocenił morale. A ziomek na telefon zamówił kawkę, cappuccino. Na telefon? Na telefon zamówił kawkę i czekamy, nie? Dobra. Dobra. A co w końcu z naszą furą? Halo? No i co, macie 6 osób, które dzisiaj wraca? No i dobrze myślicie, bo wracamy wszyscy na dwa samochody, a to był żart, który wam zrobiłem. 1-0 dla miniobków! Aha! Docelowo to mamy jakiś problem z silnikiem, który w Grecji kosztowałby nas 1000 euro, więc pan nam polecił, żebyśmy pilnowali temperatury, pilnowali zimnej wody i stanu oleju. A usterkę naprawili już w Polsce, no bo wtedy będzie kosztować nas 400 euro. Dzisiaj oczywiście już z Olimpu zrezygnujemy, w ogóle z góry zrezygnujemy. Niestety szkoda trochę, no ale nie będziemy się pchać. Natomiast jedziemy plażować. Pałka! No to po bucie. Ja tam inny dodek automat. What's your name, man? Andreas. Andreas. Are you? Are you? Claudia. 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 Nice. Are your name, amigo? Ale się zbędził, ja. Gdzie po pół godzinki dla każdej z par. Naprawdę? Serio, prezent od miniobków. Fuma.
ale ten czas szybko leci naprawdę. Dopiero co przyjechaliśmy, ale już dalej trzeba jechać. Ale najpierw Wege Grosek po raz ostatni. Bałkan! 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 Ale 39 stopni na plusie, a my jedziemy z popsutą klimą. Tak właśnie wygląda piekło, więc może nawróćcie się ci wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili. Wziął świeżą papę, rozwinął i wziął to wdeptą. O kurwa. Ale papa zostawił stary, przychodzi prezes, ty z to gruby, o tak do niego, nie? Albo jesteśmy na robocie na dachu, jakiś taki dach robimy, blacha człowieku 1000 zł za metr, czy coś takiego, nie? Pyta się ten, było nas trzech, fachowiec, mówi chłopaki, który by mi tu podoginał, tylko że to jest bardzo droga blacha, no może 1000 przegiąłem, ale bardzo droga, nie? Mówi, tylko żebyście nie pomylili, nie? Bo to jest bardzo droga blacha, jak zmarnujecie, to będzie strasznie przypał. Ja mówię, to ja się nie biorę, ja idę, mówię, pozamiatam, nie? Drugi Tomcie mówi, to ja idę, coś posprzątam, nie? A gruby się wyrwał, ja pójdę, nie? To powiedz już do kamery, jak ci smakuje bułgarskie jedzenie. Gdzieś kiedyś taki groszek? No jesteś Bułgary, to jest bułgarski groszek. Artek, co ty tu wyprawiasz? Zimnie. Ty nie masz co na wakacjach robić? To w ogóle nie jest dobrowolne. Nie, tak ja się na to nie zgadzam, tu jeszcze, tu. Kropki nie zostawiam, panie. Ty, przychodzimy, tak? My mówimy, ty stary, ty już 10 napi***ałeś tych części? A, bo mu zrobię wszystkie, żeby miał, nie? Ja mówię, a jak się p***ałeś? Nie, nie p***ałem się, ten przychodzi stary. A ten jak miał zagiąć tak, to w drugą stronę pozaginał i coś zrobił mu 13 sztuk tego, nie? O cię kurde. Jak go nie skurwi, człowieku. Pani nauczyciel! Pokażemy to dzieciom w klasie. Nie, tylko mnie dla moich uczniów. Za gryzienie! Na tylnym siedzeniu! Ty dziadzia może jednak coś zaliczysz na tym wyjeździe, widzę. Maybe you have 5 euro. For me, I'm study. 5. 5, thank you. Money. Money? I don't have money because I'm from Poland. Welcome to Romania. Jesteśmy w Timsarze, musieliśmy zmienić nasz punkt docelowy, bo mieliśmy jechać przez Transylwanię, ale niestety... No, autko nawaliło i trzeba było wymyślić coś innego, więc to tak w sumie czysto, żeby tą Rumunię odhaczyć. A do Transylwanii jeszcze kiedyś wrócimy, nic straconego. Ty jajko ktoś się rozbił? Już nie pierwszy raz dzisiaj. No i to dobrze na poraz włosów wpływa. Mógł nie podpadł. Panie, co się stało? R***li mnie, ukradli mi pędzak, całą oszczędności, dorobek całego mojego życia! Wiecie co, ja naprawdę chciałam wam pokazać tu Timișoara i ogólnie jak to jest w Rumunii, ale powiem wam szczerze, że tutaj nic nie ma. To jest zwykłe, przeciętne miasto, tak jak wszystkie miasta w Polsce. Z taką samą sterową. Jeszcze raz. Kieruj się na południe. Pójdę po kozę i na kozie pojadę. A co? Ja nie mogę. Kozy już poszły. Trudno. Miniomki dwoje organizują świata podboje. Pojechali na Bałkany. Cały bus i Chevrolet zapakowany. Wzięli wszystkich nas. Teraz opowiem wam o każdym z nas. Damian, człowiek to wspaniały, świetnie przytula i wytrzeszcza gały. Jego wybranka to Weronika, naprawdę dobra z niej czika. Najmłodszy jest Gaduła, często siedzi cicho, lecz jak coś odpierdoli, to aż dziadzia głowę goli. Najstarszy jest dziadzia, w paszporcie kryminalista, na żywo seksualny programista. Zuzia pocieszna dziewczynka, niczym mała Greczynka. Jej kuzynką jest Big Misia, tato dopiero crazy laska, podczas tańca zawsze bez kagańca. Daniel skacze jak szalony, zdarty cały i wesoły. A Bogusia kładem nieźle popierdziela, cztery języki zna i wciąż mało ma. Kevin kierowcą jest, przy napiwkach zawsze ma gest. Angelika skromna jest, ale pewnie też ma gest. Misia mała lubi pić i nie może bez tego żyć. Ania to wygodna laska, z Grecji potem chciała wracać samolotem. Siostry chabowskie są dwie. Weronika jest uparta, a Agnieszka jest otwarta. Była z nami Weronika, lecz w połowie opuściła tripa.
A ja jestem Artur, człowiek ciężko schorowany, do luksusu przystosowany. Trip był wspaniały, dużo ludzi się poznało i przy okazji czasem zjarało. Wow, brawa! Musisz to wrzucić w internet, prawda?